Inflacja w Polsce czerwiec-lipiec 2022 oraz nakłady monet przez NBP. Słuchajcie, 15,6 i 15,5% inflacji za czerwiec i lipiec 2022 roku. Natomiast słuchajcie, witajcie. Jesteśmy już w połowie sierpnia 2022, jeszcze raz powtórzę, i wszyscy zastanawiamy się, jakie będą nakłady monet obiegowych w 2022 roku. Jak wiecie, mamy do tej pory 6 nominałów: 5 zł, 2 zł, 1, 50 groszy, 21 grosz. Brakuje 10 groszy, 5 i 2. No to już wiemy. Z Waszych komentarzy pod filmem o nakładzie 2022 2 zł 5 zł, który znajduje się w opisie, możecie tam to poczytać jeszcze raz. Dokładnie widać, co trafiacie najczęściej. 5 i 2 zł 2022 roku. Ja te monety dostaję bardzo często. O czym to może świadczyć? Ano, że nakłady będą wysokie, potężne, bardzo wysokie. Możecie przeczytać komentarze pod tamtym filmem. I większość trafia piątkę i dwójkę 2022 roku. Tu to zdjęcie, to jest z ostatniego tygodnia. Kilka mi się gdzieś już wydałem. Nie przetrzymuję tych piątek 2022. Wydaje mi się, że to będzie bardzo duży nakład i raczej będzie on bez większego znaczenia. Dla numizmatyka oczywiście każda moneta jest obowiązkowa w klaserze numizmatyka monet obiegowych. Tak jak powiedziałem, ja sam dostaję często te podstawowe nominały. Napiszcie pod filmem, co już wyłowiliście z obiegu. Możecie pisać nawet za kilka miesięcy, wrócić, co już się pojawiło, czego jest więcej, a czego nie było. Co mamy z obiegu? Piszecie województwo, na przykład województwo śląskie. Trafiłem w tym miesiącu dużo 5 złotówek, albo możecie napisać 15 monet 5 złotowych, 10 2 złotowych. Etc. Jakie monety trafiacie, to jest bardzo ważne dla nas. Przeczytamy sobie ten komentarze i będziemy wiedzieć, co jak się prezentuje. Jeżeli chodzi o woreczki mennicze tego nakładu, to jest ich bardzo dużo na Allegro, jak sami wiecie. Najrzadziej, chociaż też już dostaję jedną groszówkę 2022. Mamy wzrost inflacji i co za tym idzie, to jest oczywiste. Wzrost cen produktów, a więc tych pieniędzy musi być w przyszłości więcej, żeby nadążyć wiadomo za inflacją. Więc raczej podejrzewam, że nakłady będą wysokie. Celowałbym w monety groszowe 1 grosz, 2 i 5, których jeszcze nie ma, pewno pokażą się we wrześniu, tak jak to było z 2 groszówką 2021 zeszłego roku. I tu raczej celowałbym, że te roczniki 2022 roku chodliwe o niskich nakładach to będzie 1 grosz, 2 grosze i 5 groszy. Natomiast oczywiście mogę się mylić, możecie mnie skorygować w komentarzach, że takich monet nie macie, bądź macie, bądź czegoś jest dużo. No i razem dojdziemy do wspólnego wniosku, których monet jest najmniej. Oczywiście niestety nie powtórzy się historia z 5-złotówką 2020 roku, a szkoda, bo to oczywiście zawsze te niskie nakłady, tak jak powiedziałem, są bardzo chodliwe, no i wzbudzają duże zainteresowanie, nie oszukujmy się. Cały czas mam nadzieję, że w przyszłych latach pokaże się moneta 10-złotowa, obiegowa, a oczywiście się powtarzam już chyba setny raz, 1, 2 i 5 groszy zniknie z naszej mapy kolekcjonerskiej, natomiast pokażą się nominały 10 zł obiegowe. Zobaczymy, jak to będzie. Historia pokazywała, że nieraz tak było, więc historia czego z nas uczy, że historia ciągle się powtarza. I teraz słuchajcie, to co do wszystkich mówię, te monety wyłapane z obiegu. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak wygląda moneta mennicza, to jeżeli ktoś dostał monetę 5 zł 2022, 2 zł 2002, to jest ona zbliżona oczywiście do monety menniczej, bo już niektóre są mocno porysowane. I słuchajcie, coś co ja powtarzam jak mantrę, numizmatyka zaczyna się dzisiaj, możecie zbierać całe roczniki tych monet, oczywiście ja tu mam schowane 4 monety, póki co rocznik 2022, jeżeli w najgorszym przypadku, to Wam zostaną te klasery, jeszcze raz powtarzam, ale myślę, że właśnie kolekcjonerstwo numizmatyka zaczyna się dzisiaj, to co powtarzam jak mantrę, w tym sklepie kupicie wszystkie rzeczy potrzebne do kolekcjonerstwa monet i banknotów. Link do sklepu poniżej, 10% zniżki na kod ZAKAPIOR 2022, przepraszam. No i tak to potem wygląda. Trzymacie te monetki sobie w holderkach, zbieracie, tak jak powiedziałem,
To jest mądra rzecz i jakiekolwiek kolekcjonerstwo, coś, co sprawia radość i cieszy oko. No i oczywiście coś, co możecie zostawić swoim wnukom, bądź możliwe, że na przyszłość będziecie mogli to sprzedać dużo drożej. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Inwestycja w kolekcjonerstwo jak najbardziej na tak. Trzymajcie się i do następnego. Hej!